Jak już złapią tego drania, to powinni go skazać na dożywocie. Wiesz, co sobie pomyślałam? Że to mógł być Robert. Iwanicki? No. Jeśli się potwierdzi, że te obrażenia są po potrąceniu samochodem, to chyba rozumiesz, dlaczego to pierwsze, co przyszło mi do głowy. Może wracał wieczorem z imprezy i potrącił pana Stanisława. Mogło tak być. Pan Stanisław nigdy nie chodził w odblaskach, nawet jak było ciemno. Mówił, że nie jest choinką. Szkoda, że tak w wielu ważnych sprawach był tak strasznie uparty. Myślisz, że powinniśmy nasze podejrzenia zgłosić na policję? Nie wiem. Za rękę Iwanickiego nie zapaliśmy. Może dajmy im ustalić winnego. A może okaże się, że jednak to nie było potrącenie? Może. Nie znam się na tym, ale tak na chłopski rozum, to po potrąceniu powinny zostać ślady na samochodzie. A raczej tak. No właśnie. Iwanicki musiałby wstawić samochód do warsztatu, naprawić, a ja go codziennie widzę jeżdżącego po ulicach. Boże, jeszcze coś sobie pomyślałam. Nie mogliście mi tego zrobić. Ale o co ci chodzi? Ty i Marcel. Ale co? Nasz samochód ostatnio był w warsztacie. Wstawiłeś go tam bez zapowiedzi. Błagam, powiedz, że Marcel nie wykradł ci wcześniej kluczyków i nie wjechał w pana Stanisława. No spokojnie, to nie Marcel. Muszę z nim porozmawiać. Parę pytań mu zadam i już będę wiedziała, czy mówi prawdę. Nie, zostań. To nie Marcel, to ja go potrąciłem. Co ty powiedziałeś? Prawdę. Nareszcie. Ale jak? Ja nic nie rozumiem. Pojechałem wieczorem zatankować samochód. Ty już spałaś. Miałem w pracy strasznie ciężki dzień. Na stacji kupiłem małpkę wódki. Wypiłem ją. Potem wracałem. Pan Stanisław znienacka wyszedł z lasu, prosto przed moją maskę. No, nie zdążyłem wyhamować.